kontynuujemy przechadzkę po łazienkach królewskich. W jakich miejscach Wyspiański ulokował obrazy Nocy Listopadowej? Więc przede wszystkim musiał ukazać te miejsca w łazienkach, w których rozgrywało się powstanie listopadowe. Takie jak Szkoła Podchorążych, gdzie zawiązał się spisek, jak pomnik Jana Sobieskiego, miejsce spotkania spiskowców, no i jak Belweder, gdzie przebywał wielki książę Konstanty, gdzie wtargnęli powstańcy, prawda, żeby go pojmać, no i gdzie podejmowane były decyzje o stłumieniu powstania. Ale ponieważ powiązał powstanie listopadowe z mitologią grecką, musiał też prowadzić miejsca w łazienkach, gdzie postacie z mitologii greckiej mogły zaistnieć. I to było przede wszystkim pałac na wyspie, gdzie pojawiły się postacie te, które kierowały jak gdyby działaniami postaci historycznych. No i bardzo ważne miejsce to był oczywiście amfiteatr, które ujrzał tam symboliczną wyspę umarłych, z której polegli w powstaniu, odpływali w zaświaty. I w ogóle ujrzał w łazienkach przedsionek Hadesu, czyli miejsca, gdzie udawali się umarli w mitologii greckiej, dlatego że powiązał klęskę powstania listopadowego z mitem eleuzyjskim. Przypomnij może mit eleuzyjski. Głównymi postaciami w tym micie są dwie boginie płodności, Demeter i jej córka Kora. I co roku Kora opuszcza matkę, schodzi do podziemi, bo jest żoną Styksa czy Plutosa, różnie nazywano tego boga podziemi, aby z nim spędzić pół roku, ale wraca. Prawda? I wtedy całe życie odradza się. I tak samo Wyspiański uznał, że klęska powstania, śmierć powstańców, jak gdyby jest zapowiedzią odrodzenia się Polski w przyszłości. W ten sposób powiązał powstanie z mitem eleuzyjskim. W Stanisławowskim Parku na Ostrowie jest Teatrum Króla Jegomości. Ponad wodą na podium jest scena. Przeciw sceny półkrągle dla gości. Przeciw sceny na kamiennym otoczu siedli w tronach wielcy tragikowie. Co się kiedy na scenie tej dzieje, patrzą oni, co dzieła tworzyli. I tej nocy, gdy jesień się sili, zeszedł księżyc w drzew suchych przeźroczu i w tym dziwnym odblasku księżyca sterczą ruiny i w gruzach świątynie, o północy, o 12 godzinie, przyszli ci, co w wojennym czynie polegli. Przyszli gromadą i na stopniach na podium przysiedli oczekujący. Oto wieki ożywie idące. Wieki i lata, co przyjdą, żyć będą ziaren tych treścią. Ziemia rodzić będzie, kędy się wpadnie zdrowy. Ludzi zbudzę, roześlę orędzie na żywot, żywot nowy. Pokoleniom ostawię czyny. Po ojcach wielkich, wielkie wskrzeszę syny. Kiedyś będziecie wolni. Co złego w was i co marne, to jako plewy i ziele złe zgarnę. Co chwastu na waszej roli i co szkodzi wam i co was boli, to ukoję czasu przebiegiem. Przejdziecie jeszcze niejedną nędzę i niejedną przebolicie próbę. A jeżeli lichego serca ludzie we was samych gotują wam zgubę, ja ich powołam i jak plewo zmiotę. I w ziarnach tu, na dnie, przechowam cnotę. Za czas znów wrócę i jeszcze razy wiele przyjdę. Wiosna z gwiazdą na czele i żywot dam, tlejący w zgliszcz popiele. A dzisiaj kres. Krwi przelanej nie zmarnie, krwią pola a role użyźnie i synów z krwi tej dam kiedyś ojczyźnie. Dzisiaj kres.